Pierwszym krokiem w procesie projektowania haftu zwykle jest umieszczenie bitmapy, czyli podkładu, na ekranie roboczym programu. Aby to zrobić, klikamy w zakładkę Image, następnie naciskamy guzik Open, opcja From File. Wybieramy bitmapę, klikamy Otwórz, bitmapa została wgrana. Teraz należy ustawić końcowy rozmiar haftu. Obowiązuje zasada, że rozmiar haftu ustalamy na początku procesu projektowania.